Jesteśmy na ulicy Belwederskiej w Warszawie. Widzimy tutaj, patrzymy w kierunku ulicy Bagatela. Widzimy człowieka, który przywiózł pana Knurowskiego. Dzień dobry! Dzień dobry! Co pan tutaj robi? Kogo pan tutaj przywiózł? Przywiózłem tutaj pana Knurowskiego. Oto jest rolnik, dzielny chłop polski, który pikietuje przed Belwederem. Niestety rozminął się z mieszkańcem głównym tego miejsca, ponieważ pana Komorowskiego nie ma. Panie Włodku, nie zgrał się pan. No właśnie, trochę żem się zawiódł sam na sobie, bo se nie przypilnował tych wiadomości, że wyjeżdżał do Stanów. My w międzyczasie zostaliśmy wylegitymowani, dziękuję bardzo, przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Włodzimierz Knurowski, znany państwu już z wielu filmów telewizji narodowej, dzielny człowiek, który nie odpuszcza, ponieważ funkcjonariusze systemu ukradli mu, o tutaj jest to napisane, ukradli mu 16 świń i jednego konia. I to nie da rady, tego się nie odpuszcza. Tutaj właśnie są zdjęcia, jak w majestacie prawa kradną. Gdzieś tutaj było nawet, o, proszę bardzo, wkłada do szoferki świnkę. Ciekawe, co to Unia Europejska, przecież ta świnka w szoferce była przewożona niezgodnie z normami unijnymi, panie Włodku. A to nie tylko unijnymi. Unią, czy już w Unii? Z normami polskimi tak samo nie była zgodnie przewożona. No, ale normy unijne to brzmi dumniej. Można to tak i przyjąć. Panie Włodzimierzu, dzisiaj był pan pod prokuraturą, tak? Tak. Jutro pan będzie... Przed rzecznikiem praw obywatelskich. A wieczorem tutaj? Nie, natomiast wieczorem tak? Jedziemy do Radomia na niepokonanie. Czyli nie będzie pana w piątek rano przed Sejmem. A, i w piątek będzie pan przed Sejmem. Także a czy będzie pan na naszej imprezie wykopać kopacz 1 października? Nie wiem, bo muszę wrócić na niedzielę do domu, a pierwszy jest poniedziałek, tak? Tak, pierwszy jest w środę. W środę, to może mi się uda przyjechać. Szanowni Państwo, myślę, że jest oczywiste, trzeba dołączyć do pana Włodzimierza Knurowskiego, dzielnego człowieka, który niezmordowanie pikietuje tutaj w tym miejscu i w innych miejscach Warszawy. Sami Państwo widzicie, że ten dzielny człowiek pikietuje już tak długo, natomiast nic się nie zmienia. Zmienił się rząd, zmieniła się dekoracja, natomiast zasada niszczenia kraju pozostała. Możemy oczywiście się pocieszać, że jeszcze nie jest w Polsce tak źle jak na Ukrainie. Panie Włodku, wojna na Ukrainie, czy może Pan to skomentować? No, trudno mi coś na ten temat powiedzieć, ale to jest wojna po prostu, w którą nie powinni się angażować Polacy. Czyli zarówno tym Polakom, który pan mieszka na Ukrainie, radzi pan? Wracać do kraju, wracać do naszej ojczyzny i Polska się powinna upomnieć, jak rzekomo upomina się Putin o wschód. Myśmy się powinni upomnieć o zachód Ukrainy, ponieważ tam jest 200 tysięcy pomordowanych Polaków przez bandę, przez członków bandy UPA, banderowców.